kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Witają Was Anna Musioł i awaryjnie Dorota Kochman. Awaryjnie, ale jak najbardziej jest to mile widziany gość. Mamy nadzieję, że będziesz od czasu do czasu wpadać. Zwłaszcza, że jak widzisz, zazwyczaj mamy bardzo ciekawą scenerię. Dzisiaj witamy Państwa z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Aneczko, w tym Muzeum Śląska Cieszyńskiego to tu są przepiękne dzieła i przepiękne zabytki. Koniecznie tu musicie sobie narychtować wizytę, bo tu nie tylko to, co najpiękniejsze na Śląsku Cieszyńskim, ale i z wszelakich zakątków świata możecie tu podziwiać to, co zostawiły nam ślady historii. Także Was zachęcamy, jak będziecie mieć kapkę wolni w chałupie, to się tu przejdźcie, bo tu naprawdę przepiękne rzeczy można zobaczyć. Cusiki do paniczek, bo są mi piękne stroje cieszyńskie, ale też mamy cusiki do synków, bo Aneczko, my tu w gablocie, podziwiaj się, jakie piękne flinty, a to nie są takie zwykłe flinty, nie? Bo to są cieszynki, takie, które to się u nas w naszym regionie wyrabia. I to wszystko w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a pamiętajcie, że tylko do końca września jest ten czas letni, tak go tutaj liczą, letni czas do końca września, kiedy jest dłużej muzeum otwarte, potem może być kapkę ciężej się tu dostać w takich godzinach normalnego urzędowania. Ale kole maja, to oni tu zawsze mają noc muzeów, także jakby kiedy nie miał czasu do południa albo po południu, to może się spokojnie wybrać i w nocy sobie to pozwiedzać i pooglądać, co też tu można zobaczyć i jak się spotkać z historią. Z historią i chyba z duchami, jak noc muzeów, by się kapkę boła. Wiesz co, Aneczko, jeżeli tu była, to tu je kapkę ludzi, nawet je dosyć trudno mógł się to zmieścić. Ja w razie jakby cię tam kiedy przestraszył, to będzie myślę, że doszce rad. Już to całe szczęście, moi roztomili. Z ważniejszych rzeczy na następny tydzień, z ważniejszych świąt, a dziwniejszych świąt zaczniemy od... No i zaczniemy od tych celników, bo to oni mają straszne święto, a to czasem człowiek jedzie, nie wiadomo co kiedy kogo spotka na drodze, także wszystkim celnikom z okazji ich święta życzymy wszystkiego co najlepsze, spokojnych dyżurów i samych dobrych wiadomości. Mój tata był celnikiem jeszcze jak na granicy się kilkanaście godzin czekało, także czasy się fest zmieniły, celnicy zupełnie inaczej pracują teraz jako kiedy, także wszystkiego najlepszego celnicy. A na następny dzień, 22 września, dzień bez samochodu. Także już se narychtujcie jakieś rowery albo wrotki, bo jak już do roboty dojedziecie. Można też wóz i koń, też je, jak tam kiedy ma w stodole jeszcze konia albo w stadninie, to niech se go zaprzęgnie, bo trzeba go odświeżyć i można nawet konno kasikę dojechać. W tym tygodniu będzie też Dzień Geologii. Tak, pamiętajcie, mówię o tym przy okazji tej wizyty w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Dwa najważniejsze kamienie na Śląsku Cieszyńskim to są Piaskowce i Stebiański, czyli ten żółty, i Godulski, czyli ten niebieskawy. Także to tyle, jeśli chodzi o dziwaczne święta. Przechodzimy do życzeń. Dziś słońce zawitało, by promykami bukiet ci dać. Tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość ci dawało. Niech miłość też w nim bywa, byś była szczęśliwa. Dziś twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. Życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Aureli i Jankowi z Cieszyna. Z okazji zbliżających się imienin i urodzin, zdrowio, szczęścio, pomyślności, w każdej chwili moc radości, niech wam pachną kwiaty drzewa i niech wszystko 100 lat śpiewo. Niechaj humor dopisuje, wszystkie troski likwiduje. Pozostańcie zawsze sobą i dalej bądźcie mnisztwa ozdobą. Te życzenia wysyła Maryla. A słuchajcie, 17 września urodziny obchodzi Ryszard Cieślar z Kozakowic. Z okazji urodzin życzymy Tobie samych tylko szczęśliwych dni. Niech łzy smutku nigdy nie spływają po Twoich policzkach, a radość niech przepełnia całe Twe serce. Życzymy Tobie dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, miłości najbliższych, wspaniałych przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzą oczywiście koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. I jeszcze jedne życzenia od Ślimoków. Koledze Leszkowi Staszko z Goleszowa. Samych uśmiechów, przyjaciół stu, tysiąca przygód, bajecznych snów, worka prezentów, uciech bez liku, słonecznych dni lodów na patyku i mnóstwa, mnóstwa słodyczy koło PTTK Ślimoki życzy. I jeszcze jedno życzenie. 18 września swoje kolejne 18 urodziny obchodzi Sławomir Kochut, olimpijczyk z Aten, wielokrotny mistrz Polski.
Sławku, od Twojej przyszłej żony wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszelkich najskrótszych marzeń. Tak to pięknie powiedziałaś, jakbyś to Ty miała być tą przyszłą żoną, jakbyś Cię nie znała, to wiesz. Anyczko, to nie będziemy zdradzać, bo ja tutaj teraz jednak, wiesz, w takiej sytuacji, że to se... Prywata po tym. Ja, to se tam, wiesz, jak kamery zgasną, to Ci mogę kapkę poopowiadać. Ja jakby co, to Cię tam zaproszę, co byś mnie uczepiła. Dobrze, to my sobie radę z tym. Dla Natalii z Cieszyna z okazji nadchodzących urodzin wszystkiego co najlepsze i pociechy ze wszystkich bęków życzy rodzina z Brennej. Nasi szanowni widzowie, to już mamy wszystko na dzisiaj, ale jakby jeszcze Kiery chciał złożyć życzenia, a będzie to mogło być publikowane w następnym odcinku, to Wam zaraz Aneczka tu powie, jak te życzenia do nas nadesłać. Dorotka się wycwaniła, nie chciała zapamiętować maila, na który można wysyłać życzenia, a jest to prosty mail, życzenia@ox.pl. Można skorzystać też z takiej platformy, banerku, który wisi na stronie OX-a, życzenia do koncertu Stella i tam złożyć swoje życzenia. Można łapać nas gdzieś na messengerach, SMS-ami, Kainę nas uwidzicie, przyjść do redakcji i osobiście je złożyć. Także zachęcamy gorąco, oczywiście to nic nie kosztuje, a radości z tego jest strasznie kupę. Pięknie Was też pytamy, przypominamy o tej prośbie, jakbyście mieli jakieś kapele, muzyków, artystów, którzy chcieliby uświetnić koncert życzeń Stella, a są też Stella swoją muzyką, tak, dajcie nam na nich namiary, a my już się z nimi będziemy dogadywać. A póki co życzymy Wam udanego tygodnia z portalem OX.pl. Mamy nadzieję, że nas oglądacie i czytacie codziennie rano przy kawie. Do uwidzenia za tydzień. Na dolinę tęskno spłozi rok. Ka dziewczyny piękne łobie, do romu serduszku swoje dom. A dziewczynta, złe łocynta, ty płaci ją za nim całe dnie. Hej Janicku, czarny ty mój, łodzaj ze serduszku swoje nie. A serce chce kochać łobie. Tańcują se chłopcy, dziewczynta, a Janicek zaj siedzi sam, smutne jego piękne łocynta.